Cześć, witam w pierwszym odcinku nowego kursu. W tym odcinku stworzymy nowy projekt, który będziemy rozwijać podczas całego kursu. A więc zacznijmy od utworzenia naszego nowego projektu. Klikamy sobie File, New Project i wybieramy ASP.NET Web Application i nazwiemy sobie naszą aplikację CMS Shop. Zmienimy sobie tutaj katalog. Katalog będzie projekty. I tutaj zaznaczymy, że chcemy utworzyć nowe repozytorium Gita, Create New Git Repository i że chcemy utworzyć katalog dla naszego rozwiązania. I klikamy teraz OK. I tutaj wybieramy szablon aplikacji MVC. I tutaj, jak jest Change Authentication, zaznaczamy no authentication, bez autentykacji, bez autoryzacji. Autoryzację dodamy sobie później, a na początku, aby nasz projekt nie był zbyt skomplikowany, aby nam nie zaciemniał. I teraz klikamy OK. W tym momencie Visual Studio tworzy dla nas projekt, wykorzystując szablon aplikacji MVC. Visual Studio utworzył dla nas projekt, to możemy sobie zamknąć. Dobrze, teraz wstępnie omówimy sobie szybko nasz projekt, który został utworzony na podstawie szablonu ASP.NET MVC, który wybraliśmy. I tutaj mamy taką strukturę katalogów. Mamy tutaj folder app data. W tym folderze, ten folder w tej chwili jest pusty, w tym folderze będziemy przechowywać naszą bazę danych, bo będziemy używać LocalDB. Następnie mamy folder appstart. W tym folderze mamy takie trzy pliki jak bundle.config, filter.config i root.config. Nas dokładnie będą interesować te dwa, bundle.config i root.config. W pliku bundle.config mamy klasę bundle.config, gdzie rejestrowane są wszystkie nasze bundle, których będziemy chcieli używać w naszej aplikacji, gdy nasza aplikacja będzie wdrożona na produkcji. I tutaj są takie bundle. Mamy taki bundle, taki, taki, taki. Te wszystkie bundle są dostarczone z pudełka przez ten szablon. I tutaj mamy na przykład bundle, to jest bundle, który się nazywa content CSS. I ten bundle łączy dwa pliki, bootstrap CSS i site CSS. Łączy te dwa pliki w jeden bundle i oprócz tego ten plik wynikowy jest zminifikowany, czyli usunięte są wszystkie niepotrzebne znaki, które są w tych plikach i tworzony jest jeden plik CSS o takiej nazwie. A tutaj jest tworzony na podstawie tych dwóch plików JavaScript, tworzony jest jeden bundle, który się nazywa bundle bootstrap. No i tutaj mamy jeszcze inne bundle. Dobrze, będziemy również dodawać swoje bundle, będziemy ten plik, tą klasę modyfikować. Następnie mamy klasę root.config. Root.config, tutaj są rejestrowane trasy naszej aplikacji. Pierwszy wpis to jest root.ignore, to jest o ignorowaniu trasy, tym nie musimy się przejmować. I tutaj mamy trasę domyślną, która została dodana przez nas szablon. Ta trasa nazywa się default i używa takiego, składa się z takich elementów jak controller, action i ID. I jest dodana domyślna trasa, gdzie kontrolerem jest home controller, akcją domyślną jest akcja index, a ID to jest parametr opcjonalny. Dobrze, następnie mamy folder content. W folderze content są przechowywane style do naszej aplikacji. Tak, tu widzimy style, które zostały dodane przez nasz szablon. Następnie mamy folder controller. W tym folderze controller mamy obecnie jeden controller, home controller, który został dodany przez nasz szablon. Następnie mamy folder fonts, który również został dodany przez nasz szablon. Tutaj są przechowywane czcionki dodawane. Następnie mamy folder models. Tutaj on jest jeszcze pusty, ale tutaj będziemy dodawać modele naszej aplikacji. Następnie mamy folder scripts. W folderze scripts są przechowywane skrypty naszej aplikacji. Następnie mamy folder views, gdzie mamy katalog home i shared. A to odnosi się dlatego, że mamy home controller, a skoro mamy home controller,
I nasz home controller ma takie akcje jak index, about i contact. I to jest home controller. To dla naszego home controllera są widoki w katalogu home. I mamy widok dla akcji index, dla akcji about i dla akcji contact. Każda ta z tych akcji ma swój widok, a w katalogu shared są widoki wykorzystywane przez wszystkie widoki. W tym wypadku mamy layout, czyli szablon naszej strony, który jest wykorzystywany na wszystkich tych stronach. Jak sobie otworzymy plik szablonu, to jest szablon naszej strony. Tu mamy całą stronę HTML, mamy sekcję head, gdzie są zadeklarowane style, jakie są dodawane do naszej aplikacji, gdzie jest tytuł naszej aplikacji. Następnie mamy tutaj sekcję body i w sekcji body mamy tutaj container, div container, gdzie mamy między innymi linki do naszej aplikacji, nawigację, to jest to, co jest u góry. Następnie mamy sekcję container, content, body content i w tej sekcji, w miejscu, gdzie jest sekcja render body, to w tym miejscu są właśnie renderowane kolejne strony, czy to strona about, czy to strona contact, czy to strona index. Po prostu w to miejsce naszego layoutu trafiają te wszystkie strony. No i tutaj mamy jeszcze dodane skrypty. To oczywiście wszystko zostało dodane z pudełka. I mamy tutaj jeszcze stronę error, to jest domyślna strona błędów, która jest wyświetlana, gdy mamy błąd. I mamy coś takiego jak stronę viewstart. Viewstart to określa plik, określa nam layout, czyli który layout ma być używany dla tych naszych wszystkich stron. I właśnie widzimy, że tym naszym layoutem w tym momencie jest ten oto nasz layout, który jest używany na wszystkich tych stronach, które zostały dodane poprzez nasz szablon. Dobrze. I następnie mamy, możemy sobie to zamknąć, następnie mamy plik global asax. W pliku global asax to jest plik startowy naszej aplikacji, który jest uruchamiany na początku naszej aplikacji i tu mamy rejestrację obszarów, area register. W tej chwili jeszcze tego nie wykorzystujemy. Mamy filter config, gdzie rejestrujemy globalne filtry, register root, gdzie rejestrujemy trasy i register bundles, gdzie rejestrujemy bundle. No to bundle, no to już pokazywałem, to są te nasze bundle, a trasy to są te nasze trasy, w którym mamy w tej chwili trasę domyślną, a pozostałe trasy, które będziemy używać, to sobie tutaj będziemy dodawać. Dobrze, teraz naciśnijmy sobie tutaj prawym i wybierzmy Close All Documents. To spowoduje zamknięcie wszystkich naszych dokumentów. I teraz możemy uruchomić tą naszą aplikację, która została dla nas wygenerowana przez szablon. Możemy sobie nacisnąć tutaj uruchom albo Ctrl F5. I w tej chwili Visual Studio buduje naszą aplikację, aby ją uruchomić. I to chwileczkę potrwa i nasza aplikacja się uruchomi. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła. To jest w tej chwili nasza strona index. Możemy sobie przejść do strony about i strony contact. A nasza strona index to jest home. I tak jak widzimy, tutaj jeżeli nie ma zdefiniowanych parametrów, nie ma określonej trasy, to domyślnie przyjmowana jest trasa z naszego routingu, że jest to kontroler home i akcja index. To jest, jeśli nic nie jest wprowadzone, to jest domyślnie wykorzystywany ten routing. Czyli jeśli sobie tutaj damy home, klikniemy Enter, no to mamy cały czas tą samą stronę, bo jeśli nie ma tej wpisanego home, no to jest domyślnie uznawane, że to jest kontroler home i akcja index. A teraz jeśli sobie przejdziemy na about, no to już jest wykorzystywany kontroler home i akcja about. Czyli w tym momencie jest wykorzystywany ten widok about. Czyli jest wykorzystywany, wyświetlany tytuł w H2 nagłówku i message w H3 i taki paragraf informacyjny. H1, H2 i paragraf informacyjny. Przejdziemy na kontakt. Są wyświetlane dane kontaktowe, czyli z tego widoku. Możemy sobie to zamknąć.
I teraz tak, utworzyliśmy nasz nowy projekt, który będzie wykorzystywany do tworzenia naszej aplikacji, naszego CMS-a i sklepu, który będziemy używać przez cały projekt. Ten projekt został dla nas wygenerowany przez szablon ASP.NET MVC i we wszystkich odcinkach będziemy go rozwijać. W tym odcinku to by było wszystko. Teraz jedyną rzeczą, co zrobimy, to oddamy nasze kody do repozytorium. Możemy przejść na Team Explorer. Widzimy, nie ma co dodać do repozytorium, bo Visual Studio dodało już ten nasz projekt, który został tworzony automatycznie. Jak sobie przejdziemy na Action i zobaczymy View History, to widzimy, że już zostały wykonane dwa commity. Automatycznie został wykonany pierwszy, który dodał jak gdyby pliki startowe do Gita, i drugi, który już właśnie ten nasz projekt, który został teraz utworzony, już cały wkomitował. Dobrze, także możemy to zamknąć i to by było wszystko w dzisiejszym odcinku, a w kolejnych odcinkach zaczynamy już działać z naszym projektem. Dziękuję.